3 lipca 2022 rok. Niedzielne popołudnie w górach Bystrzyckich. Malownicze krajobrazy, przyroda i zakątki gór Bystrzyckich. Droga do Spalonej. Widoki z drogi do Spalonej. Tuż pod drogą górska łąka, pełna kwiecia, ziół i pachnąca. Na horyzoncie góry masywu Śnieżnika. Tuż przed Spaloną restauracja Owca z widokiem. I faktycznie widok fantastyczny. Dzień dobry, znajdujemy się w obiekcie, naszym obiekcie Owca z widokiem, czy to są pokoje, apartamenty i restauracja w Spalonej nad Bystrzycą Kłodzką. Tam jak widać jest widok, tutaj jest nasza sala restauracyjna, a za nami główny budynek, gdzie są pokoje, apartamenty. Od dawna obserwowałem, jak tutaj Państwo stawiali ten piękny obiekt i tak sobie planowałem i wreszcie dzisiaj spełniam swoje plany zajrzeć tutaj do środka i dowiedzieć się czegoś więcej. I dodam, że nazwa Owca z widokiem to jest na 1000% trafna nazwa. Z tego co tutaj widzimy, prawda, to po przeciwległej stronie znajdują się góry masywu Śnieżnika, prawda? I to szerokie widoki są. To może wejdziemy do środka, pokaże Pan, bo ja już byłem w środku. Oczywiście. To wszystko, co tam jest, a pięknie jest, bo byłem. Jasne.
Należy dodać, że obiekt ten posiada wkoło piękny taras. Piękny, przestrzenny i z tego tarasu oczywiście, co już zaznaczałem, otwierają się malownicze widoki na bardzo duże obszary gór masywu Śnieżnika. Przesuwając kamerę w lewo, to byśmy mieli góry Bartskie, góry Sowie. Po kolei tego nie mówię, ale właśnie w tym kierunku znajdują się pasma górskie, o których właśnie wspomniałem. Wchodzimy do wnętrza, do wewnątrz. Piękne pomieszczenie. Tak, i tutaj mamy... To jest nasza sala restauracyjna, sala do jogi, którą prowadzimy. To jest nasza księgarnia. Mamy współpracę z wydawnictwem, zapomniałem jak się nazywa, Dowody na istnienie. To jest wydawnictwo, z którym współpracujemy. Tu odbywają się właściwie różnego rodzaju spotkania. Przez to, że my jesteśmy, ja i moja partnerka, jesteśmy z teatru, ze świata literatury, bo piszemy sztuki, mamy tutaj, ja tutaj mam swoje dwie publikacje, znaczy dwie książki, a tak bardziej żyjemy twórczo, czyli tworzymy, piszemy, prowadzimy jogę i różne takie aktywności. Chcielibyśmy tutaj też mieć jakieś spotkania z ludźmi, którzy są zainteresowani naszymi w ogóle takimi działaniami kulturalnymi. Też było to kilka koncertów, już się zdążyło odbyć, bo jesteśmy czynni. No rok z niewielkim hakiem, od maja 2021 roku. I to jest jakby nasze takie miejsce, którym oprócz tego, że witamy i chcieliśmy wielu gości tutaj ugościć, takich, którzy rozumieją nas, to też chcielibyśmy rozszerzać działalność nie tylko na hotelową i restauracyjną, ale też na taką kulturalną, co może się wydarzyć, ale w dalszej perspektywie. Miałem jeszcze powiedzieć o tym, że ta restauracja jako jedyna restauracja w całym regionie jest restauracją wegetariańską, gdzie nasze menu odpowiada też ludziom, którzy jedzą mięso, znaczy mamy taki rodzaj na przykład burgera, czy taki rodzaj pierogów, gdzie ci, którzy chcieliby zjeść schabowego, bardzo to polubią. To znaczy na przykład burger smakuje jak czysta wołowina, a nią nie jest. Więc wiemy, robimy to dla gości, którzy przyjeżdżają z regionu, czy z Wrocławia, Warszawy i chcieliby zjeść coś wegetariańskiego, a w okolicy, w całej okolicy, bo my sprawdzaliśmy, to nie ma ani jednej takiej restauracji. Więc a wegetarian interesuje to, że chcieliby zjeść w restauracji, gdzie nie ma w ogóle mięsa. Więc my w zeszłym roku jeszcze robiliśmy mięsne potrawy, teraz nie robimy żadnej. Co oczywiście odstrasza część ludzi, ale, no, ale tak chcielibyśmy zrobić. I tak, taką aktywność kulinarną preferujemy. Co tu jeszcze mamy takiego? Tutaj obok naszego obiektu są single tracki, czyli trasy rowerowe przygotowane przez i miast, i Bystrzycę Kłodzką, i Stowarzyszenie Single Track Recenzis oraz zaraz obok mamy wyciąg narciarski i też trasy biegowe narciarskie w zimie. Wyciąg narciarski Osmelaka, Dolina Osmelakowa. A nasz obiekt charakteryzuje się tym, że ma mnóstwo murali owiec. To znaczy w recepcji jest wielki mural inspirowany owcami, a każdy pokój i każdy apartament ma inną nazwę. To znaczy jeśli jest apartament Wrocław, to spotkamy tam owce, wielki mural owiec we Wrocławiu. Tak samo Nowy Jork jest inspirowany owcami w Nowym Jorku, Tokio. Mamy 14 pokoi apartamentów, więc mamy Lizbonę, Madryt, Buenos Aires, Ateny,
nie pamiętam wszystkich, Reykjavik na przykład. Oczywiście, tak? Bo to mnóstwo jest tych tak, miejsc. Ale każdy, kto u nas wynajmuje pokój, czy czteroosobowy, czy apartament, czy dwójkę, może wybrać sobie miejsce, miasto, w którym jakby spędzi kilka nocy u nas. Więc to jest nasza taka wizytówka. Oczywiście to też nawiązuje do tego duży mural na całym, na szczycie obiektu, który ma dwa piętra i to też jest owca u nas tutaj na Spalonej. Moja ciekawość popłaciła, ponieważ spotkałem tutaj fantastycznych ludzi, pana oraz wspólniczkę, tak? Ja nazywam się Szymon Bogacz, tak. Współpracujemy tutaj z Zuzanną Bućko, która do niedawna jeszcze pracowała w Teatrze w Opolu, w Teatrze Kochanowskiego, a teraz przeniosła się tutaj do mnie. Razem to prowadzimy, więc zapraszamy bardzo serdecznie do naszej restauracji, która jest sezonową restauracją. Będzie działała tylko w wakacje i w okresie zimowym. No i zapraszamy też do naszej księgarni, gdzie też mogę na przykład polecić moją ostatnią książkę, czyli zbiór dramatów Sorry Polsko, która została wydana w zeszłym roku? Albo na początku tego, nie pamiętam dokładnie. Jakoś tak teraz. Rozumiem. Pokażę teraz, pan pozwoli, ten piękny tutaj lokal, w którym w tej chwili jesteśmy. Oczywiście. Dużo okien, widoki fantastyczne. Można powiedzieć na trzy strony świata, bo czwarta to jest tam właśnie bar. Piękne stoliki. Wygodne krzesła, bo już tu zdążyłem sobie rozsiąść się. No i wystrój. Po tej stronie mamy tutaj dużo zieleni. Czyli można tutaj sobie znaleźć i cień, i słoneczko, i widoki. Bliskość do Spalonej. Tutaj na Spalonej jest wieża widokowa. Nie byłem jeszcze na tej wieży. Pan był na tej wieży? Tak, jest bardzo fajna. Byłem tutaj chyba tydzień temu byliśmy znowu. To jest bardzo ładny widok na całą kotlinę. Widać Kłodzko, widać Międzylesie, widać Bystrzycę, właściwie całą tą stronę kotliny kłodzkiej. Może Polanicy nie widać, no bo to nie jest z Góry Jagodnej. Bo to jest oczywiście, Góry ukształtowanie terenu. Tak, prawda? Ale widok jest na około, myślę, 60 km tak na spokojnie. Więc warto tam przejść. Od nas to jest niecała godzina spokojnego marszu. Proszę bardzo przejść tędy, otworzę pani. To jest właśnie moja partnerka Zuzanna. Tak, miałem przyjemność już właśnie chwilę porozmawiać. Cóż jeszcze możemy powiedzieć? Znaczy zapraszamy pianistów, bo mamy bardzo dobre koncertowe pianino nastrojone, na którym się już odbywają koncerty. Chcielibyśmy zaprosić do współpracy więcej muzyków. W okolicy jest dużo ścieżek i rowerowych, i spacerowych, którymi spacerujemy. I jest tutaj mnóstwo piechurów oraz biegaczy. Sami też biegamy, więc jest gdzie chodzić. Niedaleko jest na przykład wodospad Młoty albo za górą, tutaj niedaleko. Tutaj mnóstwo dzieci tam chodzi, jest zalew Rudawa, gdzie można się wykąpać. Więc tutaj stąd jest też dobra baza wypadowa i do Czech, bo tutaj do Czech jest bodajże 5 km. W zimie do Zieleńca to jest 20 minut samochodem. Obok jest schroniska Jagodna, gdzie też ci, którzy lubią mięso, mogą tam się przejść i tam zjeść ich potężne porcje. A do nas można wrócić na kawę i ciasto na przykład. I nawet wegetariańskie, prawda, posiłeczki. Tak, no u nas jest naprawdę ci, którzy bardzo się boją zjeść z tych wegetariańskich potraw. Nie ma czego się bać. Bardzo, bardzo chwalą, bo też mamy pierogi, mamy chłodnik, teraz bardzo fajny ukraiński lub burger nasz, który jest świetny naprawdę. Też sprzedajemy nasze skarpetki, które są skarpetkami z logotypem naszym. No i najlepiej smakują śniadania u nas na tarasie, z którego widać całą kotlinę. Aż po Śnieżnik, Czarną Górę, bo tam za lasem jest, tylko trzeba troszkę zejść 20 metrów niżej. Widać Śnieżnik, widać Czarną Górę i te góry, które tam gdzie jest Lądek, Stronie i
aż po te góry, gdzie, przez które przebiega droga z Płocka do Nysy. Nie wiem, co to są za góry dokładnie, ale tam jest masyw taki, bo tak, ja stamtąd widać nasz obiekt też w nocy, czy ja wiem, który to jest miejsce, bo samego budynku nie widać, ale w nocy, jak jest oświetlony, to widać malutkie światełko. Czyli miejsce, które Państwo wybraliście na wybudowanie tego pięknego obiektu, fantastyczne i widoczne. I przy drodze. Tak, bardzo blisko. To jest dobra droga, wyremontowana niedawno z Bystrzycy. Tak, tak. Piękna droga. Więc tutaj też jest mnóstwo kolarzy, mnóstwo trenujących narciarzy, bo nawet w zimie trenują, w lecie trenują po tej drodze. Mamy swój parking, więc tutaj każdy się zmieści i zapraszamy. Bardzo to jest co tutaj robić i nikt tutaj nie nudzi. Mamy też oczywiście atrakcje dla dzieci, dużo gier. Łąki dwie, gdzie jest mnóstwo możliwości grania. Wczoraj do nocy cała grupa dzieci i dorosłych grali we frisbee i inne gry, więc i mam też piłkarzyki w recepcji dla tych, którzy chcieliby pograć sobie w gry zespołowe też takie. Cieszę się, że tutaj jednak moja ciekawość się popłaciła, podkreślam, że Państwa poznałem i polecam wszystkim, którzy przyjadą w Góry Bystrzyckie, koniecznie tutaj przyjechać, naocznie się przekonać o pięknie tego miejsca, o daniach, które tutaj są serwowane. Kawa smaczna, zresztą piję. Dziękuję Panu bardzo za informację, bo byłem ogromnie ciekawy, co to za miejsce i kto tutaj rządzi, że tak powiem. Dziękuję, zapraszamy do Owcy z Widokiem. Szymon Bogacz i Zuza Bućko, którzy tutaj mieszkamy. Mamy ten widok na co dzień, czyli mamy i owce, które są namalowane, bo owiec tutaj już nie ma, i tak. A widok jest bez przerwy. Dziękuję. Owca z widokiem, widok z górskiej łąki kilkadziesiąt metrów poniżej.